Kompestacja. Startujemy kontestację. Witam. Miło mi z powrotem mówić do mikrofonu po tych kilku dniach przerwy i oczywiście rozmawiamy dzisiaj z przedsiębiorcą. Dzisiaj zaprosiłem Juska Kajtę. Cześć Juzek. Cześć, cześć Kamil. Witam słuchaczy. Co tam słychać w wielkim świecie? A, dobrze słychać. Słońce świeci, prawie wiosna za oknem, także piękna pogoda tej zimy. Także jest wszystko w porządeczku. Zapowiadało się, gorzej się zapowiadało, nie? A, to czasami tak jest, że jedne rzeczy się zapowiadają, inne się spełniają. Tylko wiesz co, no, pogoda ładna, a ja wczoraj przeczytałem zmiany w VAT-ie, które wchodzą w Unii Europejskiej. No i niedobrze się dzieje. No cóż, tak to jest, że te podatki będą chyba rosły. Nic nie zapowiada się, aby szło w inną stronę, więc no jakoś trzeba z tym żyć, nie? Jak to mawiał kiedyś jeden człowiek, póki mamy równe zasady, to jest dobrze, nie? Gorzej byłoby, gdyby każdy w danej branży miał inne zasady. No właśnie nie mamy tych równych zasad, a zmiana jest taka, że jak e-bookami będziesz handlował za granicę, z Wielkiej Brytanii czy z jakiego innego kraju, to zawsze była taka zniżka na VAT. W Polsce 150 tysięcy złotych, w Anglii 81 tysięcy funtów. A jak handlujesz e-bookami i elektronicznymi rzeczami, takimi do ściągania, to nie obowiązuje. To mnie teraz zmartwiłeś. Bo to wiesz, jak sprzedajesz coś za granicę z takich rzeczy, to musisz się zarejestrować w tamtejszym urzędzie skarbowym, nawet jak sprzedajesz tam jedną rzecz, na przykład Polak wyjechał do, nie wiem, Bułgarii, nie wiem czy to w Unii jest, do Hiszpanii na przykład, agent Tomasz coś kupi z kontestacji, chociaż to będzie jeden zakup, to będzie trzeba się tam zarejestrować. No dobrze wiedzieć, no to w takim razie trzeba dówkować, jak co z tym zrobić, żeby było lepiej. No widzisz, ty spać nie mogłeś, bo audycję rano nagrywamy, ja nie mogłem spać, bo o VAT-ie poczytałem i chyba będzie trzeba iść kursem kolegi z Wrocławia, który właśnie grę internetową prowadzi, co 2 miesiące temu w Emiratach się zarejestrował i stamtąd będzie firmę prowadził. No wiesz, niby ta wojna z Arabami, ale... No, ale biznesem, nie? Ale sorry, jeżeli mieć 23%, a nie mieć... To jest sporo. Oj, to jest kilka dobrych samochodów, jeżeli chodzi o naszą sprzedaż. Zgadza się. Może się okazać, że te Emiraty mają całkiem niezłe przebicie. Dokładnie. No ale wracamy do audycji z powrotem, bo nie o przepisach ani nic, tylko w sumie chcemy podpytać gościa, co tam słychać. A ja w sumie, Jusku, mało co o tobie wiem, tyle, że nas przedstawił sobie Radek. Radek Ratomski, który tutaj reżyseruje wszystkie nasze od teledysków po różne fajne relacje. Nasz nadworny tutaj reżyser, producent, montażysta i co? I tyle. Szara eminencja wszystkich szefów. Radek jest fenomenalny. Tak, fantastyczny człowiek, to prawda. No to w sumie czym się zajmujesz, skąd jesteś i o co chodzi? Ja obecnie mieszkam w Krakowie, zajmuję się głównie szkoleniami mistrz wynajmu, to są szkolenia, które są związane z mieszkaniami na wynajem. To jest temat, który bardzo fajnie się przyjął i jakby w tym temacie Radek nas skomunikował, bo też w temacie nieruchomościowym poznałem się z Radkiem. To Radek też inwestuje? Trudno wyczuć, jest szansa. Jest szansa, że go namówisz. Trzeba by spytać Radka. Okej, no dobra, ale skąd taki w ogóle pomysł, żeby iść w ten stan nieruchomości? Od długo tam siedzisz w tej branży? No, zależy jak liczyć, bo jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, to jest temat, który jest mi znany od 10 lat. W związku z tym to doświadczenie jakieś tam mam, jeżeli chodzi o najem mieszkań. Natomiast pomysł szkoleń i wyjścia do ludzi z tym tematem zrodził się w zasadzie rok temu w grudniu. No dobra, ale zacznijmy może standardowo od początku, tak. Jesteś w szkole średniej i sobie myślisz tak, kupiłbym sobie trochę mieszkań na wynajem.
A to nie, to aż tak nie było. Aż tak nie było. Mój życiorys w tej kwestii jest dość tradycyjny, to znaczy pochodzę z rodziny, która jest całkowicie etatowa. Okej. Okay. I myślenie pod tytułem kupiłbym sobie mieszkanie na wynajem jest nieco dalekie. Okej, okay, czyli... W moim takim naturalnym środowisku. Czyli co, wyrwanie się z domu i studia? W zasadzie tak. Znaczy moja przygoda jest o tyle ma inny początek niż tradycyjny, bo od zawsze lubiłem jakieś podróże rowerowe i ogólnie podróże. I z moim licealnym przyjacielem Piotrkiem stwierdziliśmy, że pojedziemy, aby godnie zakończyć okres liceum, pojedziemy na wyprawę rowerową na Nordkap. Ja się więc... opiłem po liceum, nie wiem jak ty. A, ja już nie pamiętam. W każdym razie... A co to jest Nordkap? Nordkap to jest przylądek północny, najbardziej na północ wysunięta część Europy. To domyślam się, że tam jest trochę zimno. No, tak troszeczkę. To jakaś Skandynawia? Tak, to jest sama końcówka Skandynawii, sama północ Europy. Ale to chyba latem, nie? Tak, pojechaliśmy latem, spędziliśmy... Jest tam śnieg latem? Nie, nie, nie ma śniegu. Ja myślę, że cała tam górna część Skandynawii, no to cały czas w śniegu jest. Nie, tam jest bardzo przyjemnie. Najzimniej to może było jakieś plus 5 stopni, może plus 7. Okay. Wiało i jest dużo deszczów, bo zdarzało się, że cały tydzień padało, gdy jechaliśmy rowerem. Natomiast nie ma śniegu i jest bardzo przyjemnie. Także polecam każdemu Skandynawię, szczególnie po jeziorze fińskie jest przepne. Natomiast później północ, Rovaniemi, miasteczko Świętego Mikołaja, no to takie zderzenie wyobrażeń dziecięcych z komercją, ale warto zobaczyć, koło podbiegunowe. No i później przylądek północny, taki charakterystyczny globus, a może ktoś gdzieś widział na zdjęciach. W każdym razie warto. Okej, okay, a długo tam jechaliście? Tak, jechaliśmy w sumie, podróż była tak zorganizowana, że z Bielska, skąd pochodzimy, z okolic Bielska. Ojej, że nie ta część Polski, co trzeba, nie? Bielsko, jakbyś był z północy, tak. No to... Tak, pojechaliśmy busem. Takie cwaniaki. Tak, stwierdziliśmy, że przez Polskę to trochę szkoda czasu, bo musielibyśmy z tydzień jechać, więc pojechaliśmy busem do Suwałk, w Suwałkach siedliśmy na rowery i w 3 tygodnie dojechaliśmy na Nordkap. Później wracaliśmy przez Norwegię do Trondheim, z Trondheim do Sztokholmu i ze Sztokholmu wróciliśmy promem do Gdańska i z Gdańska pociągiem do Bielska. I w sumie cała podróż trwała 50 dni. Szacun. Dziękuję. 5200 kilometrów, a to była świetna przygoda. Ja w życiu na rowerze przejechałem może z 30 kilometrów łącznie, ever. No to wiesz, jak mawiają Chińczycy, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. No bo wiesz, no samochód kupiłem. To... No, ja też jeżdżę samochodem. No jakiś... dobrze, no ale co? To taki pomysł. Wróciłeś z wycieczki, tak, wszystkie dziewczyny twoje... No, to też, to tam taki poboczny wątek. Wiesz, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Mówię o tej wyprawie dlatego, że jakby prawie 2 miesiące takiego kręcenia powoduje, że masz sporo czasu na myślenie i pewne rzeczy się otwierają. Pojawia się jakby szersza perspektywa, inny świat, jakieś nowe możliwości się dostrzega. Ja wtedy stwierdziłem, że rezygnuję ze studiów dziennych, na które złączonej matury się już dostałem. Hurra! I poszedłem na studia zaoczne. Gdzie i co? Ja wtedy miałem taki pomysł, z racji tego, że te rowery chodziły mi po głowie. Obejrzałem, to był 2002 rok, bo ja jestem rocznik 83. A więc zobaczyłem w telewizji program o warszawskiej firmie kurierskiej, która dostarczała dokumenty na terenie Warszawy za pomocą rowerów. Oni byli wtedy pionierami, jeżeli chodzi o Polskę, przynajmniej tak myślałem. Więc stwierdziłem, że coś takiego otworzę w Krakowie. No a skoro firma kurierska, no to transport. Jak transport, to zarządzanie transportem. Więc wylądowałem na Politechnice Krakowskiej. Okay. Chwalisz? Wytrzymałem 3 semestry. No, to laurki nie wystawiłeś. Proszę? To laurki nie wystawiłeś. No, to raczej dlatego, że
po tym, jak rozpocząłem studia zaoczne, jakby naturalną koleją rzeczy było to, aby pójść do pracy. Więc jak każdy startujący z pustym CV i bez jakiegoś szałowego doświadczenia, wysyłałem wszędzie CV, od Warszawy po Wrocław aż do Krakowa. No i któregoś dnia zadzwoniono do mnie z Krakowa, że mogę przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. Odbyłem jedną, drugą, trzecią rozmowę, chociaż tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie idę na pierwszą, bo nie dosłyszałem, co tam do mnie mówiono. Ale tak trafiłem do Citibanku. I zacząłem pracować jako przedstawiciel handlowy i sprzedawać karty kredytowe. Ale chyba za mało sprzedałeś, bo teraz, nie wiem, czy istnieje ten bank jeszcze, czy... Nie, no Citibank ma się bardzo dobrze, to jest... bankrutuje. Jeden z tych wielkich takich, co go musieli ratować. Którego nie musieli. Mojego spółdzielczego tutaj w mieście. Mojego spółdzielczego też nie musieli, ale no, akurat wtedy tego nie wiedziałem. Nie? Kto tam wtedy wiedział, że będzie trzeba ratować banki? Nie? No ja jeszcze... nie, no jasna sprawa, taki off topic. No i co, w banku tak... Było powiedzenie, nie? Pewnie jak w banku, teraz to już powiedzenie jest trochę zdezaktualizowane. Tak jest, no ale co, w banku tak podpatrzyłeś, jak ludzie inwestują? Nie, nie, zupełnie. To bardziej wynikało z tego, że zacząłem pracować z ludźmi i mniej więcej pół roku stwierdziłem, że chciałbym w ogóle pracować z ludźmi, że ta firma kurierska to już mi się odwidziała i bardziej chciałbym pójść w temat szkoleń i wszystkiego, co jest związane z zasobami ludzkimi, więc się przeniosłem na Akademię Ekonomiczną. A w czasie zadzwoniłem do człowieka, który był jakby dla nas potężnym wsparciem, jeżeli chodzi o tą wyprawę rowerową, bo zorganizował nam sponsoring. Pozyskaliśmy głównego sponsora na tą wyprawę. Ona dla nas była bardzo kosztowna, nie mieliśmy jakby swojego kapitału, wszystko pozyskaliśmy z zewnątrz, od sponsorów, od jakichś tam ludzi. Część pieniędzy zarobiliśmy, pozbieraliśmy skąd się dało. W związku z tym on był takim dla nas głównym takim patronem. Zorganizował nam te pieniądze, więc ja do niego zadzwoniłem, spytałem, co on robi. No i on powiedział, że wiedziałem, co on robi, tylko nie bardzo wiedziałem, o co chodzi w tym wszystkim. No i on powiedział, że w takim razie skontaktuje mnie z osobą, która zajmuje się tam dystrybucją tych produktów. No i w ten sposób ja trafiłem do firmy dystrybucyjnej i zajmowałem się funduszami inwestycyjnymi. A w międzyczasie... No sprzedawałeś takie ubezpieczenia? Wiesz co? Emerytalne? Polisy inwestycyjne unit linki. Ale to w jakimś MLM-ie, czy tak normalnie? Nie. Okej. Okay. Jak wychodziło? Tak, wychodziło i uważam, że to jest świetna sprawa. To był też czas, 2005 rok, początek wejścia do Polski gry Cashflow. Bogaty ojciec, biedny ojciec, więc jak gdyby na tej fali tam przypadkiem trafiła ta książka w moje ręce. Coś tam było o nieruchomościach, inwestowaniu w nieruchomości. W międzyczasie środowisko ludzi, z którymi się obracałem, to ludzie, którzy inwestują w różne rzeczy, od nieruchomości po wszystko, co się rusza. W związku z tym to był tak, pierwsze mieszkanie to był taki totalny czuj i szczęście, nie? No i tak jakoś poszło. Temat mi się podobał, szukałem możliwości, jak to zrobić, żeby się tym bardziej zajmować. Temat mieszkań na wynajem bardzo mnie zawsze interesował. I w tym kierunku się rozwijałem równolegle. Stąd jak gdyby pomysł na szkolenia, bo to jest temat, który uważam, że jest ciekawy. No ale pomysł na szkolenia okej, okay, ale te nieruchomości skąd? Nieruchomości być może po części z gry Cashflow. Jako pomysł. Później zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy inwestują w nieruchomości, czy to mieszkania, czy w nieruchomości komercyjne na wynajem. Później zobaczyłem, że to można kupować, sprzedawać. W międzyczasie poznałem jakby ludzi i tak na co dzień z nimi przebywałem. Ludzi, którzy inwestują, czy to za gotówkę w nieruchomości, je kupują, remontują, odsprzedają, czy na kredyt, bo tutaj to był taki czas boomu ogólnego. No tak, wtedy rzeczywiście szło do góry, a potem 2008 i zaczęło tak spadać. I... Prawda. Przeżyłeś to jakoś? Ja nie byłem ani nie jestem zaangażowany jakoś super w nieruchomości, żeby odczuwać na sobie w jakiś drastyczny sposób ceny. No na pewno cena metra, no jedno mieszkanie tam z 2008 roku, no to tam sprzedający chcieli za to 8 tysięcy za metr w Krakowie, co było wtedy ceną już taką dość kosmiczną.
No teraz to samo mieszkanie jest mniej więcej wyceniane na 6200, nie? Więc za metr, Czyli trochę także wtopiłeś. no można tak powiedzieć, nie? I co, I liczysz, że się natomiast odbije? o nie, no spokojnie. Pytanie to też trochę nawiązanie może do książek, ale to też na sobie odczuwam, że pytanie, czy się chcesz właśnie zarabiać na kupnie sprzedaży, czy na wynajmie. Także jeżeli się wynajmuje, Ale to jak ceny mieszkań spadają, to ceny najmu też spadają. Ceny najmu nie No rosną. i O. nagle wiesz, nagle ci wychodziło, że na zero wychodziłeś, że rata była taka jak wynajem, a tutaj nagle musisz 300-400 dokładać. No, indywidualny coaching, tak? Bo indywidualnie dopłacam do tej lekcji. Natomiast, no, coś w tym jest. No, jeżeli chodzi o ceny najmu, a ceny nieruchomości, to tutaj nie ma tak dużego dysonansu w moim odczuciu. Znaczy Także co, że mała korelacja jest między tym? tak, takie jest moje osobiste zdanie w tym momencie. Ceny nie, jeżeli chodzi o najem, to ceny nie spadają. Trzymają się na podobnym poziomie, w niektórych miejscach rosną. Natomiast rynek najmu bardzo się zmienia, jeżeli chodzi o najem mieszkań, bo to jest jakby temat, który mnie interesuje. Nie znam się na komercji, więc nie chcę się tutaj wypowiadać. Jeżeli chodzi o taki najem długoterminowy, czyli na rok lub dłużej, to ceny stoją albo czasami rosną, natomiast klient jest coraz bardziej wymagający, więc jakby ogólna rentowność nie jest już tak dobra jak kiedyś. Okej, a skąd wziąłeś w ogóle pieniądze na pierwsze mieszkanie? No bo wiesz, że jak tak lubisz jeździć tym rowerem, a to pewnie trochę kosztuje, no to jakiegoś zaoszczędnego trybu życia nie prowadziłeś, no a jako student, no to chyba za dużo tam się nie zarobiło. No, już zacząłem zarabiać w pierwszej, drugiej pracy, więc no, jakieś tam zasoby były. I co, oszczędzałeś normalnie na ten pierwszy wkład? Oszczędzałem, odkładałem, trochę mama pomogła, no i tak poszło. No to długo ci to zajęło? No, jakieś wtedy 2 lata, może 3 lata. 3 lata i kupiłeś pierwsze nieruchomość Tak. w Krakowie, mieszkanko, To pod były czasy, wynajem. nikt tego nie robił, a ceny były 2 razy niższe niż teraz. Okej, czyli na pierwszej zarabiasz ciągle. No tak. Okej. To były takie czasy, kiedy cena była 2900, to wszyscy spekulowali, czy przebije 3000 za metr. Jedni mówili, że na pewno nie, bo to już kosmiczna granica, inni twierdzili, że być może przebije. No i to mniej więcej ten rynek. Wiesz co, ja jakieś, nie wiem, 7 lat temu, może 9, zastanawiałem się, żeby taką działkę kupić. Tu niedaleko, była po 12 zł, tam hektar był tego. No, nie jakieś tam duże pieniądze, no ale no, zastanawiałem się, czy to niedrogo, nie? A jakieś 3 lata temu znajomi, bo facet to wziął i podzielił na 3 działki, znajomi za to 60 zł zapłacili. No właśnie. No, 5 razy. No to jest właśnie urok pewnego jakby czasu i nieruchomości. No to jednak coś jest w tych nieruchomościach magicznego. No to zależy, czy miasto się rozwija, czy nie. Jasne, że tak. Natomiast ogólnie też zależy, co kto potrzebuje, no nie? Czy ktoś chce kupować, odsprzedawać i na tym zarabiać, czy po prostu chce sobie tam ulokować parę złotych i w zasadzie mu nie zależy. No. Ja w tym momencie mam do czynienia z różnymi ludźmi, którzy kupują mieszkania z różnych powodów. Jedni po to, żeby zarabiać, inni po to, żeby mieć tam emeryturę za 10, 15, 20 lat, a inni po to, bo tak słyszeli, że warto. Także tu każdy ma jakby swoje indywidualne preferencje, no nie? Jasna sprawa. No dobrze, i tak sobie przez te 10 lat w nieruchomościach siedziałeś, tu kupiłeś, tam sprzedałeś, to wyremontowałeś, to Znaczy wynająłeś. nie zupełnie. Przez 10 lat byłem głównie skupiony na marketingu sieciowym w produktach finansowych. Okej. Natomiast te nieruchomości to była bardziej jako taka moja pasja dodatkowa, coś co mnie interesowało. I też jakby nie zajmowałem się kupną sprzedażą. To Jasne, nie, a co to? A bardziej teraz też tak najem. jest? Teraz też tak jest, że te nieruchomości to tak, no masz nadwyżkę Teraz gotówki, to inwestuj. bardziej staram się iść w kierunku nieruchomości, żeby jakby zacząć się realizować, bo uważam, że już się przez te 10 lat sporo nauczyłem No właśnie, no to i czemu ostatnio. organizujesz szkolenia?
tutaj może powiedzmy mistrzwynajmu.pl, tak. Czemu robisz szkolenia z nieruchomości, a nie z MLM-u? Maków od MLM-u to już jest tysiące. No ale wiesz, nie potrafią nauczyć. Ale jakoś tak nie czuję się na tym rynku. To pokaż mi takiego tysiąca. Magika, co 10 lat wytrzymał. Proszę? Pokaż mi takiego magika, co 10 lat wytrzymał. Przecież to jest jeden z najtrudniejszych biznesów na świecie. Wiesz, z natury jestem skromnym człowiekiem. No no, myślę, tak, że jesteś 10, skromny. Dlatego cię trochę pochwalę, no słuchaj. 10 lat z jedną firmą, w jednym biznesie, to jest sporo. Oczywiście, że tak, dlatego, że większość odpada po 2 tygodniach. No właśnie, dlatego to jest jeden z najtrudniejszych biznesów na świecie. Organizowanie sieci sprzedaży. No, no przecież to jest najtrudniejsze. Uważam, że każdy powinien to przejść w swoim życiu. To jest naprawdę świetna szkoła. Ja się nauczyłem praktycznie, jeżeli chodzi o tematy biznesowo-finansowe, to zdecydowana większość moich jakby zasobów w tym temacie to jest właśnie zasługa ludzi, z którymi współpracowałem, współpracuję. Oni też się zmieniali na przestrzeni lat. Także uważam, że to jest świetny pomysł, żeby każdy się czymś takim zajął. Spróbować, sprzedawać. Spróbować sprzedawać, a bardziej może nie tyle samej sprzedaży, co tutaj mam na myśli ogólne wyjście do ludzi i zobaczenie takiego, przetestowanie na sobie takiego biznesowego myślenia. No wiadomo, wiesz, wśród czy twoich znajomych, czy w ogóle słuchaczy kontestacji, no to jest temat dość naturalny, normalny, tak? Natomiast uważam, że no, zdecydowana większość przecież społeczeństwa tego nie robi. Na szczęście. Testuje. W związku z tym... Tak, myślę, że w tym gronie tutaj słuchaczy to jest dość oczywiste. Natomiast jeżeli porozmawiamy ze swoimi znajomymi, bliższymi, dalszymi, których gdzieś tam mamy, okazuje się, że takie myślenie jest totalnie abstrakcyjne. No i chyba na szczęście, nie? Bo dzięki temu nie mamy takiej dużej konkurencji. Jakoś sobie możemy lepiej poradzić niż oni. No coś w tym jest, także trzeba iść w tym kierunku i korzystać z tych szans i możliwości. Tylko czemu głosują na SLD, nie? No tak, no ja słyszałem, przygotowałem się. No, więc to jest to. Okej, no to co, wygląda, słuchaj, że twoja kariera była taka prosta, fajna, z górki, a ja nie wierzę, że są takie kariery, więc opowiedz, co tam ci nie poszło. Co mi nie poszło? No. Jakby uważam, no oprócz że... tego jednego mieszkania, na którym popłynąłeś. Uważam, że jakby nie poszło mi, bo byłem tak za... O 2-3 lata za młody albo fizycznie, albo biznesowo na sytuację rynkową, która miała miejsce i po prostu zbyt mało wykorzystałem te możliwości, które były w danym czasie. Co to znaczy? Konkret. To znaczy, że wszystko hulało, a jakoś nie potrafiłem się załapać na w takim stopniu, jakbym sobie tego życzył i wziąć, że tak powiem, byka za rogi. Znaczy co, za mało mieszkań kupiłeś, czy? Za mało się rozwijałem w czasach, kiedy to było super możliwe. No nie, to była taka jedyna, jak patrząc na ostatnie 10 lat... Co to znaczy za mało się rozwijałem? Za mało książek czytałeś? Wiesz co, nie, książek to akurat sporo czytałem. Szkoleń sporo prowadziłem z tego tytułu. Szkoliłem swoje struktury sprzedażowe i to było naprawdę super. Nie potrafiłem może dobrze wykorzystać tego sukcesu, za duże słowo, ale tej danej sytuacji. Jak teraz patrzę w przeszłość, no nie, i tak sobie to nad tym się czasami zastanawiam, to myślę, że po prostu pewne rzeczy można było zrobić lepiej. No ale wykorzystuję jakby z kolei te doświadczenia do tego, żeby wykorzystywać to, co można w tym momencie. Nie? Jasna sprawa, no to... No to co, takie wyrzuty, że się za mało pracowało za młodu, no to wiesz, to żaden błąd. No, może tak, może za jakiś czas zmienię zdanie, może no, w tym momencie te przekonania są jeszcze jakieś nie do końca właściwe, no nie, trudno wyczuć. Natomiast tak luźno się dzielę przemyśleniami jakoś, nie przygotowywałem się specjalnie do... Jasna sprawa. Dobra. No ale co, teraz troszeczkę chcesz podziałać przy szkoleniach. Przy szkoleniach związanych z mieszkaniami na wynajem, dlatego że rynek... Dlaczego mieszkaniami na wynajem? Przecież to teraz, wiesz, co drugi człowiek się tym zajmuje.
Ale. No nie, no jest taka moda, no nie powiedz. No, Sławek Mutury trochę popłynął i dużo ludzi się interesuje. Jak zrobiłem seminarium o nieruchomościach, to wiesz, to ludzie walili drzwiami i oknami, a ekonomii i tym to ich nie interesują takie rzeczy. Ja chcę wyjść ze szkoleniami właśnie dla właścicieli mieszkań, którzy mają mieszkania, ale nie bardzo wiedzą, jak na nich lepiej zarabiać. No, nie mają tego doświadczenia. No tak, tylko że wszyscy wynajmują, a można to robić lepiej. Nie? To jest trochę już pojawiło się, tam rzuciłeś imię, nazwisko Sławka. On jest generalnie pomysłodawcą, założycielem Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Tak jest. Jak gdyby na takim sztandarze ma cywilizowanie rynku najmu w Polsce. I to jest bardzo fajne. Ja jestem liderem mieszkanicznika w Krakowie od mniej więcej miesiąca. Te spotkania wyglądają bardzo fajnie. Faktycznie sporo osób się interesuje tymi mieszkaniami na wynajem. Natomiast mam takie wrażenie, że 90% osób, które mają mieszkania na wynajem, to są ludzie, którzy mają je zupełnie przypadkowo. Znaczy traktują to jako takiego gorącego ziemniaka. Czy ktoś dostał w spadku, ktoś kupił, bo słyszał, że warto, ale jak gdyby nie mają o tym totalnie pojęcia. No i to są właśnie ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, doedukować, jak coś zrobić lepiej. Okej, okay, czyli to tam, jakie mogą być przypadki, czarne scenariusze. Jak weryfikować najemców, czy nie wynajmować każdemu, kto się rusza i chce nasze mieszkanie. Jak to mieszkanie lepiej pokazać, jak robić dobrze zdjęcia, jakie są prawa, obowiązki właścicieli, jakie są prawa, obowiązki lokatorów mieszkań. Kwestie związane z podnajmem na pokoje. To też jest taki dość ostatnio niszowy i coraz bardziej modny temat. W związku z tym no, jest sporo tych tematów związanych z najmem mieszkań. Okej, okay. I co? I w tym kierunku się będziesz dalej działał? Tak, chciałbym to rozwijać, jeżeli chodzi o temat mieszkaniowy. Okej, okay. No i całkiem dobrze ci to wychodzi, sądząc po zdjęciach, że pełne sale i tak dalej. Podobno tak. Może, wiesz, to mi się Kraków kojarzy z tym, że tam parkingów nigdzie nie ma. Może pomyśleć, żeby włączyć te szkolenia budowę parkingów. Jeszcze raz? Że włącz w te szkolenia budowanie parkingów, nie tylko mieszkania na wynajem. Jest jakiś pomysł. No, szkolenia robimy tam, gdzie jest poza strefą, żeby nie było problemu z parkowaniem. No właśnie, wyburzyć trochę tych kamienic, zbudować wielki parking. Wiesz, ostatnio rozmawiałem z jedną panią, której koleżanka pracuje w Urzędzie Miasta jako mykolog bodajże, zajmuje się... Co to jest? To jest taka podobno działalność, która się specjalizuje w wszelkiego rodzaju grzybach. Okej. Okay. Grzybach, które mieszkają w ścianach, w dużym uproszczeniu i dowiedziałem się, że jedna z kamienic na jednym z głównych skrzyżowań w Krakowie trzyma się tylko dlatego, że jest tam tak silny grzyb, że ta kamienica stoi. Gdyby wyplenili tego grzyba, to wszystko leci. A w związku z tym... Nazywa symbioza. Część kamienic bez odpowiedniego wsparcia sama się wyburzy i będzie miejsce na parkingi. Oby. A co, przez te wszystkie lata... Chcę powiedzieć, że jest świetna komunikacja miejska, także da radę. A przez te wszystkie lata tego najmu nie miałeś żadnych takich przykrych sytuacji, że ktoś nie chciał opuścić ani nic? No właśnie nie miałem. Czy ci zdemolował mieszkanie? Właśnie nie miałem takich sytuacji. I mimo tego, że tych najemców sporo się tam przewija, czy przewijało, bo to cały czas trwa, to nie miałem żadnych takich przykrych sytuacji, przykrych niespodzianek. Ale to bym wiązał właśnie raczej z taką prewencją, a nie zgaszeniem pożarów, jak one się już pojawią w tej kwestii. Także to jest taki bardziej temat zarządzania najmem i zarządzania weryfikacji najemców. Czyli żeby nie wynajmować każdemu, kto chce. Bardzo którzy chcą bardzo szybko wynająć i od już, najczęściej są to ludzie z jakimiś problemami. Nie? Oni muszą już, bo właśnie wylatują z innego mieszkania na przykład. Okej, bo wiesz co, z tego co mówisz, wychodzi, że jesteś bardzo zadowolony tymi mieszkaniami, a nie masz takiego wewnętrznego takiego poczucia chęci rozwoju, ale w takim kierunku, że no chwila, no mam trochę tych mieszkań,
No dobra, ale to może teraz kupmy jakiś mały blok. Albo zbudujmy osiedle, a potem większe, a potem większe, a potem największy wieżowiec w Krakowie. Mam takie chęci i takie zapały, zapędy. Poznałem już ludzi, z którymi można to zrobić. W związku z tym myślę, że coś w tym kierunku się na pewno ruszy. A bardziej pod kątem jakiegoś, czy to właśnie domu, który będzie przerobiony na mieszkania na wynajem, czy w kierunku jakiegoś może za jakiś czas bloku albo osiedla domków. Natomiast raczej dlaczego na chwilę tak chcesz? Domek, remont, pokoje na wynajem albo mieszkania na wynajem. Ale dlaczego tak chcesz zrobić? Czy zostanie przy tych mieszkaniach to co jest? Gorszy pomysł, czy... Znaczy, jeżeli chodzi o remonty, kupienie ruinki, zrobienie tam totalnej przeróbki i wynajem, to jest po prostu większa rentowność niż typowe mieszkania na wynajem. To czemu wszedłeś w mieszkania na wynajem, a nie w te remonty? Dlatego, że mieszkania na wynajem jest znacznie prościej koordynować, prowadzić, jeżeli o czymś się nie ma pojęcia, niż od razu wskakiwać w temat pod tytułem remontu. Nie? Jakiegoś tam domu, który w sumie inwestycja kosztuje, nie wiem, 1,5 miliona, no nie? Po pierwsze trzeba mieć 1,5 miliona i ludzi, którzy mają potężne doświadczenie w tym temacie, no nie sztuką jest kupić jakąś ruinę i wejść na minę, no nie? I zostać z jedną wielką miną i na przykład, nie wiem, kredytem na 1,5 miliona, no nie? Także dla mnie te nieruchomości, to w mieszkania wszedłem niejako z rozpędu, z ciekawości, być może troszeczkę było w tym szczęścia i przypadku. Ale prawdziwa kasa jest potem, żeby się wspinać troszeczkę wyżej na wyższe etapy, bo nie tyle jest większa inwestycja, więc też więcej pieniędzy, ale też rentowność wyższa, czyli niższe ryzyko. Tak, nie, zdecydowanie. Wyższe ryzyko. Znaczy, później jest, to jest trochę inny model biznesowy, inny temat. No. Tak jak niekoniecznie każdy od razu będzie śmigał Ferrari, mimo że ma prawo jazdy. Czasami lepiej zacząć od mniejszego samochodu. Ja mam wrażenie, ale że... nie ma mniejszego samochodu niż Ferrari. Z mniejszą pojemnością silnika, czy też osiągami. Mimo że ktoś odebrał prawo jazdy dzisiaj, może jeździć wszystkim i teoretycznie ma uprawnienia, to nie znaczy, że sobie świetnie poradzi, jak ma 500 koni pod maską i wykorzysta całą ich moc. I myślę, że podobnie jest ze wszystkim. Nie? Nie sztuką jest wejść od razu w coś, czego się nie zna, tylko w moim odczuciu lepiej jest wejść tak troszeczkę i jeżeli ten temat kogoś interesuje, no to bardziej się zagłębiać i robić jak gdyby większe biznesy. Wiadomo, że z czasem jest tak, że jak oceniamy swoją pierwszą inwestycję, no to ona się okaże na przykład najgorsza. Biorąc pod uwagę, nie wiem, rentowność już wszystkich kolejnych. No ale gdyby nie ta pierwsza, to nie byłoby kolejnych bardzo często. I tak było w twoim przypadku? Myślę, że tak. Myślę, no że... Właśnie, jak swoją pierwszą wziąłeś? No bo pierwsza inwestycja, no to co? Największe emocje, no bo to kupa kasy, kredyt, a człowiek nie wie, co się dzieje, a to jeszcze było w czasach, kiedy no, nie było to takie popularne jak teraz. No to był głód szczęścia i myślę takie wsparcie osób, które w moim odczuciu miały o tym pojęcie. Czyli znaczy jakiś tam kto? Kolega. Moi znajomi, ludzie, z którymi wtedy przebywałem. Ale oni już mieli nieruchomości? Oni nie mieli, ale wiedzieli, że ale to ma sens. Ale wspierali, tak? Tak. Także no, przy tej pierwszej nieruchomości w moim przypadku, to uważam, że to było sporo szczęścia. Znaczy, jak teraz na to patrzę, czy tam rzucam się te kilka ładnych lat wstecz, to myślę, że to było naprawdę sporo szczęścia w tym, że to funkcjonuje i tak to zatrybiło. Natomiast też liczę się z tym, że ludzie, którzy w tym momencie kupują na przykład mieszkania na wynajem i ładują w to nieraz oszczędności swojego życia, robią dokładnie to w ten sam sposób, jak ja kiedyś tam, dawno temu. Czyli totalnie na czuja z taką metodą na kciuka. Znaczy zaciskają kciuki i myślą, że jakoś to będzie. No ale co, teraz robisz inaczej? A no teraz robię troszkę inaczej, tak. Znaczy się w jaki sposób? No bo co, ja sobie to wyobrażam, że tak, się bierze gazetę, internet i tak dalej, szuka się jakichś ogłoszeń, jeździ, ogląda, rozmawia, po pół roku się decyduje na jakieś mieszkanie. Tak, po części tak, natomiast w tym momencie jest już jakby zespół ludzi,
którzy potrafią pewne rzeczy zweryfikować, nie? Czy prawnie, czy są pośrednikami i mają dojść się do tych jakichś takich ciekawszych okazji rynkowych, które nie wypływają gdzieś na ogólnopolskie portale. W związku z tym jest... W tym momencie mam dostęp do ludzi, którzy są bardziej zaangażowani w tą branżę i naprawdę się na niej znają. W związku z tym to jest taka, myślę, spora różnica w porównaniu do tego, co było te kilka lat temu. Czyli co, taki błąd, jaki popełniłeś, to że na początku nie wszedłeś w odpowiednie środowisko takich trochę ludzi, którzy już tam byli, znali się, że na przykład zamiast inwestować samemu w jedno mieszkanie, to może tam się zebrać w pięciu, ale z osobami troszeczkę bardziej doświadczonymi i zamiast 50 000 wydać 10, ale to zrobić z kimś nie po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby podpatrzeć. Dokładnie, tylko że te kilka lat temu ja byłem całkowicie zakotwiczony w MLM-a, w związku z tym te nieruchomości były dla mnie czymś takim całkowicie dodatkowym i takim raczej moim hobby niż pomysłem na zarabianie pieniędzy. Była raczej coś dodatkowego, taka pasja, która przy okazji się toczy równolegle, coś na zasadzie, nie wiem, budowania drugiej nogi, ale całkowicie przy okazji. Natomiast teraz dostrzegam to, że można to zrobić inaczej. No i jest to pomysł na to, żeby zrobić coś większego. Okej, okay, czyli no, także tak po prostu druga noga zamienia się w pierwszą, ale powiedz mi, czy to... Będąc kiedyś zakotwiczonym na jednym temacie, traktując nieruchomości jako hobby, teraz chciałbym, tak jak kiedyś zarabiałem, myślałem, żeby zarabiać na swoim hobby pod tytułem lubię jeździć na rowerze, będę miał firmę kurierską, tak teraz myślę pod kątem, skoro te nieruchomości mnie interesują, no to główkuję, jak na tym można zarabiać. Okej, okay, ale to nie dlatego, że w tym MLM-ie ci przestało wychodzić? Myślę, że nie, że to zupełnie dwie różne sprawy. W MLM-ie nadal jestem, działam, nie na taką skalę i z takim zaangażowaniem jak kiedyś, natomiast tam jakby nic się nie zmienia. Tam jest za dużo ludzi, nie? Tak chciałeś z ludźmi pracować, nie? A cały czas pracuję, stąd jakby pójście w tym kierunku szkoleniowym, w kierunku konsultingu w zarządzaniu najmem. Także tutaj w tym temacie nic się nie zmienia. Bardziej jeżeli chodzi o połączenie czy serwis klientów, których tam mam, no to w tym momencie można rozmawiać o szerszych możliwościach, o szerszym rynku. Czyli jakby mam doświadczenie znacznie szersze niż miałem jeszcze, nie wiem, 5 lat temu na przykład. Jasne, więc te rozmowy inaczej wyglądają. Natomiast nic tam się nie zmienia, żeby z czegoś rezygnować, czy stwierdzać, że to było jakieś bez sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to był bardzo dobry krok. No bo od czegoś trzeba zacząć. Tak. Okej, a nie myślałeś, żeby gdzieś za granicą poinwestować? Poinwestować na razie nie. Na razie przyznam szczerze, się nad tym nie skupiałem, nie myślałem, nie szukałem takich okazji, możliwości. Bardziej bym się skupiał tu na lokalnym rynku, natomiast nie wykluczam, jeżeli coś by się pojawiło, to czemu nie? Masz coś konkretnego na myśli? Nie, bo wiesz, to tak ostatnio doszedłem do wniosku, że jak już coś w Polsce, czy w ogóle w jakimkolwiek innym kraju osiągnąłeś, powiedzmy o wielkości 100, no osiągnąłem sobie coś tam, mam wielkość X, tak? I teraz to, będę się rozwijał na pewno, tak? I teraz tak, czy działać, no bo w tym samym kraju jest o wiele łatwiej, no bo się już zna, ma się znajomych i tak dalej, więc jest o wiele łatwiej. Tylko czy działać po to, żeby osiągnąć 4x w Polsce, czy w tym kraju, gdzie się działa, czy może zacząć działać za granicą, ale ponieważ tam jest trudniej, bo mamy tą barierę wiedzy i znajomości, to tam osiągniemy co najwyżej 2x. I teraz tak, czy mieć 4x w jednym kraju, czy wiesz, czy połowę mniej, ale rozrzucone tak, trochę zdywersyfikowane, bo no wiesz, no biznes na pstrym koniu jeździ, tak? I no jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak masz powiedzmy dwie firmy w Polsce, znaczy w jednym kraju, nie chodzi mi tylko o Polskę, jedna zbankrutuje, to druga zostanie pociągnięta.
za sobą. A jak masz w dwóch krajach, no to niekoniecznie. Na przykład, popatrz. Idzie ci w Polsce źle. Znaczy, no straciłeś coś tam, pieniądze, tak? I bank ci wypowiada kredyt. Jak ci jeden bank wypowie kredyt, to ci wszystkie banki wypowiedzą kredyt. Automatycznie. No ale w Anglii się nawet nie dowiedzą, że ty masz wypowiedziane kredyty w Polsce. Wiesz, nie myślałem o tym jeszcze w ten sposób. Na dzień dzisiejszy raczej myślałem o tym, żeby się skupić na tym rynku. Natomiast pomyśleć nad jakimś takim biznesem międzynarodowym, to sądzę, że jeżeli tutaj się nauczę i będę wiedział, bo że na przykład jeżeli chodzi o najem, no to rynek, na przykład o Anglii rozmawiamy, tamten rynek jest znacznie bardziej rozwinięty, to nawet trudno mówić o skali w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój rynku najmu w Polsce, czy rynku najmu w... To znaczy, że się mniej zarobi. To znaczy, że tamte usługi, które tutaj się pojawiają, typu zarządzanie najmem, czy opieka nad mieszkaniami na wynajem, to są usługi, które tutaj są nowością i tutaj ten rynek się tworzy, natomiast tam to jest całkowity standard od wielu, wielu lat. W związku z tym tam jest znacznie na przykład więcej firm, które to robią, jest zupełnie inna kultura najmu, inne standardy i to wśród firm, które się tym zajmują i wśród najemców. No, w Anglii jest oczywiste, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, to przychodzi z zaświadczeniem o zarobkach i z referencjami od poprzednich wynajmujących. Natomiast w Polsce, jak kogoś spytasz o zaświadczenie o zarobkach albo referencje, to wiesz, robi wielkie oczy i pyta dlaczego, no nie? Kilka lat temu, jak ktoś w Polsce oczekiwał kaucji, to było to wielkim zaskoczeniem. W tym momencie kaucja jest już standardem. W związku z tym to się bardzo zmienia. Natomiast rynek mieszkań na wynajem uważam, że w Polsce się tworzy i to jest coś zupełnie nowego. Coś, co w krajach zachodnich już jest całkowitą normą. Ale być może za jakiś czas będzie warto wyjść z tym tematem na zupełnie inne rynki. Okej, czyli myślisz jednak o tym? No tak, no, pewnie, że tak. No dlaczego by nie? Tylko czy to wprowadzić, nie? No na pewno nie samemu. Najpierw trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, przetestować, a później można je wdrażać gdzieś indziej, nie? No to już, zbieraj 10 chłopaków, kupcie mieszkanko w Londynie czy gdzieś. Okej. Okay, może to... w Czechach, no tak z Krakowa nie masz daleko. No ja myślałem szczerze mówiąc o Czechach, bo są faktycznie blisko, natomiast... Byliśmy na przykład teraz w Ostrawie, nie? Aha. Wyobraź sobie, że w Ostrawie jakieś 40% wszystkich nieruchomości takich mieszkalnych należało do huty. A drugie 40% należało do kopalni. Jak zaczęli to wszystko sprzedawać, to ceny poszły tak w dół, że jak ludzie hurtowo kupowali po 100, po 200 mieszkań i odczekali te 5-10 lat, no to zrobili naprawdę fajne pieniądze. No, super. W Polsce jest chyba to... nie było tak, że pół miasta należy, wiesz. Do... Nie, w Polsce jest trochę inna struktura własności. W Polsce jest sporo mieszkań, które można było wykupić za te kilka procent, po tych tam na zasadzie zasiedzenia, czy to mieszkania komunalne, czy właśnie ktoś tam dostał od firmy na zasadzie tam sobie mógł mieszkać. Także historycznie trochę to inaczej wygląda. Nie znam danych, wiesz, także nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś takie dane szczegółowe, bo się tym za bardzo szczerze mówiąc nie wchodziłem w ten temat. Okej. To też jest, wiesz, mocne rozróżnienie w kwestii geograficznej. No inaczej wygląda struktura mieszkań w Krakowie, a inaczej gdzieś na przykład na Śląsku, no nie? Myślisz, że są aż takie duże różnice? No wiesz co, tam są różne ceny najmu, ale dysproporcja pomiędzy ceną, inaczej, nie ma tak dużej korelacji pomiędzy ceną najmu a ceną kupna. Czyli można na Śląsku, czy w mniejszych miastach typu Częstochowa, kupić taniej mieszkanie niż na przykład w Krakowie i wynająć je oczywiście za mniejsze stawki niż w Krakowie, natomiast jeżeli, nie wiem, cena w Krakowie, nie wiem, 7 za metr, tam 4 za metr, to mamy załóżmy 40% taniej,
A cena najmu wcale nie jest 40% niższa, tylko jakieś 25%. Czyli jest po prostu wyższa rentowność w tych mniejszych miastach. Jak mówisz, większe ryzyko biznesowe, bo jednak ta migracja tam jest mniejsza, mniejsze zaludnienie. Natomiast też jest mniej mieszkań na wynajem. W Krakowie są całe osiedla, które ktoś kiedyś kupił na wynajem i są wynajmowane, no nie? W mniejszych miastach, gdzie nie ma tylu inwestycji deweloperskich, ten rynek wygląda zupełnie inaczej. Okej, czyli co? Będziesz się wyprowadzał z Wiesz? Krakowa? A na chwilę obecną nie, chociaż zaczyna mi doskwierać ten smog. Ale nie, ja nie mówię o smogu i tym, tylko no, tych zwrotach. No przecież pod Krakowem, no to masz trochę takich mniejszych miejscowości. Ale nie. Na dzień dzisiejszy nie wchodziłem w to tak bardzo szczegółowo. Wczoraj, na przykład, na spotkaniu mieszkanicznika, jedna pani powiedziała o tym, że kupiła jakieś tam mieszkania, nie, że deweloper sprzedawał mieszkania pod Oświęcimiem w Brzeszczach za chyba 3900 za metr. I dlatego, że wkoło nie ma żadnych innych nieruchomości na rynku pierwotnym, to cała inwestycja się sprzedała po prostu w rok. Nie? Więc gdzieś tam head, że nie masz w ogóle konkurencji, to sprzedajesz za czwórkę, gdzie w Krakowie można kupić mieszkanie za piątkę od dewelopera. Więc zupełnie inne ceny działek, zupełnie inne ceny, jeżeli chodzi o najem. Natomiast bardzo podobna cena przy sprzedaży mieszkania. Także ten rynek jednak najmu nieruchomości jest rynkiem bardzo lokalnym. Okej, no ale ty się z Krakowa nie chcesz ruszać do Oświęcimia. Na chwilę obecną nie. Może za jakiś czas tak, ale to zobaczymy, co będzie. Nie chciałbym tutaj Ale jak za mówisz, że dużo tam jest mówić. lepiej. Lepiej jest dla tych, którzy tam znają ten rynek. Natomiast ja nie znam tego Okej. rynku, więc dla mnie to, że dla nich jest lepiej, to nie znaczy, że dla mnie byłoby lepiej. Czyli, że To właśnie. bariera wejścia, no jest tej wiedzy, znajomości rynku, lokalizacji poszczególnych obiektów i tak dalej, jest na tyle duża, że niweluje ten zysk. W moim odczuciu, jeżeli ktoś jest na miejscu i zna swój taki lokalny rynek, to jest w stanie zarabiać na nieruchomościach, które są w promieniu 5 km od miejsca, w którym mieszka. Ja na przykład to widzę teraz u siebie, w mojej rodzinnej miejscowości. Przez wiele lat miałem naprzeciwko domu swojego rodzinnego dom, który kiedyś ktoś tam mieszkał, później połowa domu była całkowicie opuszczona, później ktoś to kupił, wyremontował, odsprzedał. Działka, którą miałem po drugiej stronie ulicy, też przez jakiś czas stała pusta. Ja szukałem tak jakby okazji, nie wiem, bo szukałem tych okazji w Krakowie, załóżmy, natomiast miałem je po drugiej stronie ulicy, nie? Tylko nie potrafiłem tego dostrzec. No a pochodziłeś z tego Dokładnie miejsca. tak. No, bo to jest właśnie coś chyba na takiej zasadzie, że wiesz, trawa u sąsiada jest lepsza zawsze, nie? I bardziej zielona. Bo wiesz, masz coś pod nosem, ale tego nie dostrzegasz. Jak pan Hilary, który nie widzi okularów. Ale wiesz, ale Bielsko to też nie jest takie małe miasto. Tak, ale ja mówię o okolicach pod Bielskiem. Wiesz, rynku bielskiego też nie analizowałem szczegółowo. To skąd ty jesteś? O jakiej miejscowości mówimy? Ja pochodzę z pod Bielska Białej, z Heczmarowic. No to bardzo Natomiast mała. Od 2002 roku mieszkam w Krakowie. Okej, czyli jak ja jestem w takim Jędrzejowie, to mówi, żebym do Krakowa nie wyjeżdżał kupować nieruchomości, tylko tutaj. No jeżeli w Jędrzejowie są nieruchomości, to znaczy, że można coś z nich na pewno wygenerować, skoro ktoś je kupuje, ktoś je sprzedaje i ktoś tam mieszka. I na pewno tobie, będąc tam i znając lokalny rynek, jest to łatwiej ocenić i zrobić z tego łatwiej pieniądze niż mnie, który widzi Jędrzejów mijając go obwodnicą albo jako punkt na mapie, tak? Bo ty wiesz, gdzie co jest, gdzie czego nie ma, skąd się ludzie wyprowadzają i dlaczego, jak to się zmienia. Ja będąc No całkowicie z ogólnie to zewnątrz. się wyprowadzają z Jędrzejowa. Się wszyscy wyprowadzają z tego miasta, no a nie migrują wewnętrznie, bo wiesz, no ja rozumiem, że z Warszawy, jak ktoś zmieni pracę, to potrzebuje się gdzieś, wiesz, z Mokotowa przeprowadzić na Białołękę czy gdzieś, no bo to jest godzina dojeżdżania, a u nas z buta jest 10 minut wszędzie. No, ja wiesz, nie znam lokalnie tego No ale nie, rynku. ja mówię o, wiesz, ja nie mówię o lokalnym, tylko o takich, no codzienności takich małych miasteczek.
Ale wiesz, no ktoś się tam wprowadza, ktoś tam chce mieszkać. No. Często jest tak, że ktoś kupuje mieszkanie w bardzo bliskiej odległości, czy dom, bo no, nie wiem, matka mieszka na przykład dwa piętra niżej i ktoś się chce idealnie, żeby kupił mieszkanie w tym samym bloku. Nie? No ale wiesz, jeżeli ktoś chce mieszkać blisko matki, to znaczy, że on nie ma pieniędzy. Nie, może ma, ale się na przykład chce nią opiekować. Wiesz, trudno wyczuć, jakie są ludzkie motywacje. Także naprawdę jest sporo zmiennych. No ja oceniam teraz ten mój lokalny rynek gdzieś tam, gdybym został w Heczmarowicach i skupił się na tamtym rynku, no to na przestrzeni tych, nie wiem, 10 lat no, ceny działek poszybowały, ceny domów poszybowały, miejsca, które ja kojarzę sprzed tam, nie wiem, 10-20 lat, a w tym momencie są super zabudowane, no nie? I gdybym się wtedy zainteresował tym rynkiem, poznał ludzi, których znam teraz, to prawdopodobnie byłbym tam największym deweloperem. Albo zarabiał na sprzedaży działek, no nie? Ja szukałem rynku gdzieś daleko, a okazało się, że dla innych to właśnie ten mój rynek jest tym docelowym, no nie? Mam wrażenie, że ktoś, nie wiem, z Krakowa tam szukał szczęścia pod Bielskiem, a ktoś z Bielska szuka szczęścia w Krakowie, nie? No i tak to działa, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. No ale co, już przeszłeś do Krakowa i tam będziesz sobie działał dalej. No na chwilę obecną taki jest plan, a zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Jestem otwarty na różne pomysły i propozycje, także do przodu. Zgłaszać się do ciebie, tak? Jasne, że tak. No to rynek co? Rynek najmu, mieszkań na wynajem, to spokojnie. Powoli zbliżamy się już do końca. Jakbyście mieli ochotę z Józkiem podyskutować, no to mistrzwynajmu.pl, tam są chyba namiary na ciebie. Szkoleń nie ma w harmonogramie, bo tu widzę, że się nie ostatnio ma. Odbyło już jakiś czas temu, ale pewnie po nowym roku też coś tam zorganizujesz. Tak, prace trwają, w ogóle będzie przebudowana ta strona. Drogie nie są, bo 90 zł tutaj czytam, więc to tak w sumie. Tak, to żeby się w zasięgu zwróciło. Dla każdego. A nie, nawet 67 brutto. No to, no takie, to jest takie w sumie spotkanie, żeby pogadać, wymienić taki tak. Klub, takie, coś takiego. Coś jakby. No, okazało się, że przychodzą biura nieruchomości i się szkolą na tych szkoleniach, także znaczy, że są całkiem dobre jakościowo. Znaczy, jakby ideą jest to, żeby ściągać ludzi, którzy są ekspertami w danej niszy, typu prawo, podatki i inne. I spowodować, że ktoś dostaje wiedzę z pierwszej ręki. Dokładnie. Wymienić się doświadczeniami, case'y opowiedzieć. Trochę, no przebywać w środowisku, tak powiedziałeś na samym początku, no że tego ci trochę na początku brakowało, że no... No wiesz, właśnie tak, brakowało mi jakby ludzi, którzy siedzą na bieżąco w nieruchomościach i dlatego też... Ten rynek nieruchomości u mnie był takim rynkiem bardziej pasji, troszeczkę takiej dawki szczęścia. Natomiast przez to, że przebywałem z ludźmi, którzy ogólnie mają myślenie biznesowe i są przedsiębiorcami, inwestują pieniądze, to jestem tu, gdzie jestem. No nie? Także uważam, że to, z kim przebywamy, jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe. Jeżeli myśli o inwestowaniu w nieruchomości, to warto szukać ludzi od nieruchomości, a ktoś myśli o czymś innym, no to żeby szukał sobie specjalistów w danej branży. No chyba, że ktoś chce zostać dresem, to... To niech wtedy zacznie od odwiedzania innych dresów, będzie mu łatwiej. A nie, no najpierw się trzeba przeprowadzić na to samo osiedle, bo ci wpieprzą. Nie? A jak ich poznasz, to już nie, no. Dobra, Józki, dzięki wielkie za rozmowę i co, mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś tam w świecie. Pewnie tak. Może coś razem kupimy albo sprzedamy. Jest pomysł, będziemy w kontakcie. Trzymaj się i co? Trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia w następnej audycji. Cześć, na razie, hej. Audycja ulegnie samozakończeniu za 5 sekund.